Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na parkingu przy przychodni, przy szpitalnej na Zaspie, na Jana Pawła II. I proszę Państwa, tu są takie dziwne procedury, że osoba niepełnosprawna, która przyjedzie i pójdzie do lekarza, czy się do rejestracji coś tam robić, prawda? To jak zaparkuje na kopercie dla niepełnosprawnych, no to tam w recepcji każą jej wracać z powrotem, żeby przyniosła na potwierdzenie tego, że ona parkuje na niepełnosprawnych i może korzystać z tego parkingu, no oczywiście nieodpłatnie, musi pokazać ten dokument, czyli legitymację. To ja się pytam, co osoba, która pojedzie na wózku, wjedzie tam i każą mu z powrotem przyjechać po dowód na to, że jest osobą niepełnosprawną, albo obojętnie jaka osoba, która tam po prostu pójdzie. To się, prawda, dowie, że musi przynosić legitymację ze sobą, która tak naprawdę jest w samochodzie zawsze. I to nie rolą jest, prawda, niepełnosprawnej osoby, żeby donosić legitymację, bo nigdzie na żadnym parkingu tego czegoś nie praktykujemy. Tylko tutaj w tym szpitalu, przy szpitalnej przychodni. To jest, proszę Państwa, karygodne. Ja już raz na ten temat robiłem reportaż i film. Dzisiaj byłem znowu u pana prezesa, wiceprezesa do spraw ekonomicznych, pana Wróblewskiego. Niestety nie miał czasu mnie przyjąć i powiedział, że mogę się umawiać na jakieś spotkanie. A to jest szpital Świętego Wojciecha. O, proszę bardzo, tak wygląda. I tutaj, prawda, trzeba tu. O, tam jest podjazd dla wózków niepełnosprawnych, więc to trzeba wjechać. Tam podjechać i pokazać tą legitymację, żeby Państwa wypuścili, bo Państwo mają prawo parkować nieodpłatnie na miejscu dla niepełnosprawnych. Tutaj jest następne miejsca dla niepełnosprawnych, tam dalej jeszcze są miejsca dla niepełnosprawnych, także trzeba sobie trochę pobiegać. No mi akurat dzisiaj zdjęto paznokcia z nogi, więc trochę z bieganiem gorzej. A jeszcze na dodatek, więc, ale muszę niestety spełnić tą wymóg i dać pokazać tutaj tą legitymację. Właśnie to robię. Idziemy. O, tu jest informacja, tu trzeba się dostać i pokazać takie coś. O. O, zakaz spalenia. Dzień dobry. Ja tu przyniosłem tą legitymację, proszę panią, i ten, że parkuje. No teraz muszę czekać jeszcze swoje. No tak, bo pani ma komputer do obsługi. Bardzo ważna rzecz. Czyli wszystko jest na komputerach oparte. No, tu jest dyrekcja, trybem. A ja filmuję, jestem dziennikarzem, wiem co robię. Proszę pani, niech pani mówi, co ja powinienem, bo jestem dziennikarzem. Ja byłem przed chwilą, za chwilę idę do dyrektora z kamerą też. Proszę panią, ja wiem co ja robię. No. Dziennikarz wie co robi. Pani nie uczy mnie, co ja mam robić. Nie, wy wyłączejsi jesteście ludzie. To w waszym interesie filmuję. Nie, proszę panią. Miejsce nie dla niepełnosprawnych, o to chodzi. Nocna świąteczna opieka zdrowotna. Tak to działa. No niestety. Niestety tak to wygląda. Tu mamy kamery. No niestety pan dyrektor mnie nie przyjął. Nie ma czasu dla mediów. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziemiński, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej Gdańskiej.